Dzień dobry Państwu. Dziękuję serdecznie za zaproszenie do udziału w sympozjum, w którym mam zaszczyt, okazję wystąpić już drugi raz w tym roku z tematem Ludzie książki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Będzie to historia o ludziach książki Archiwum Państwowego w Szczecinie, począwszy od 1945 roku. W lipcu 1945 roku, po przejęciu Szczecina przez władze polskie, przedstawiciele polskiej administracji archiwalnej przystąpili do pierwszych prac organizacyjnych mających na celu otwarcie polskiego archiwum. W sierpniu tego roku zatrudnił się na stanowisku kierownika, czy został zatrudniony, pochodzący z Kresów, Bolesław Tuchan Taurogiński. I on będzie pierwszym bohaterem, człowiekiem książki Archiwum Państwowego. Tuchan Taurogiński urodził się w 1904 roku w Radziwiłł-Montach w powiecie nieświeckim. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, ale tam studiował tylko 2 lata. W 1928 roku zatrudnił się w Warszawie w Archiwum Radziwiłłów i z biegiem czasu został kierownikiem tej placówki. W latach 40. pracował również w archiwum na Jasnej Górze w Częstochowie. Później losy powojenne rzuciły go do Szczecina, gdzie przypadła mu w udziale bardzo trudna, odpowiedzialna, pionierska praca uruchomienia polskiego archiwum. W międzyczasie pełnił on też rozmaite funkcje społeczne, był między innymi członkiem założycielem, a później też przewodniczącym Szczecińskiego Koła Związku Archiwistów i Bibliotekarzy. Natomiast po odejściu z archiwum pracował w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie i krótko jako bibliotekarz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tuchan Taurogiński w latach 1946-49 prowadził taki dziennik, w którym odnotowywał rozmaite ważne wydarzenia i z tego dziennika pozwolę sobie przytoczyć dwie, trzy relacje. Pod datą 20 maja 1946 roku napisał, iż zabezpieczono w miejscowości Raduń bibliotekę Markiszes Muzeum. Następnie w Kamiennym Moście, tu 30 maja 1946 roku, zabezpieczono około 1000 tomów oprawnych czasopism wychodzących w Szczecinie. Natomiast 2 lata później, w 1948, pisał w styczniu, iż rewindykowano jedną skrzynię książek z Biblioteki Naukowej Archiwum zabranych ze Sławna. Natomiast w lipcu tegoż roku Archiwum Państwowe w Szczecinie przejęło i zabezpieczyło cenny księgozbiór rejencji szczecińskiej znajdujący się w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w ilości około 20 tysięcy woluminów. Księgozbiór ten swego czasu przeznaczony został na makulaturę. I tutaj taka uwaga natury ogólnej, mianowicie wiemy o tym, że w Szczecinie funkcjonowała zbiornica księgozbiorów zabezpieczonych, którą kierowała Maria Quirini. Natomiast faktem mniej znanym jest to, że w Archiwum Państwowym w tym czasie funkcjonowała druga, jakby nieformalna zbiornica księgozbiorów zabezpieczonych, która pozostawała w gestii Tuchana Taurogińskiego, który jeździł po całym Pomorzu i gromadził, scalał nie tylko archiwalia, ale również księgozbiory. Ówczesny dyrektor archiwów państwowych, Witold Suchodolski, przekazał mu takie pełnomocnictwo, które mówiło o tym, że wszystkie władze cywilne i wojskowe proszone są o udzielenie pomocy obywatelowi Tuchanowi Taurogińskiemu w trakcie wykonywania przez niego obowiązków służbowych. Dla mnie samej było zaskoczeniem, jak bardzo była to niebezpieczna praca, jak niebezpieczne było to wykonywanie tych obowiązków służbowych. Akurat nie czas, żeby się o tym rozwodzić, ale dość powiedzieć, że
Ta jego praca to gotowy scenariusz na drugą część filmu Prawo i Pięść. Ale z tego niebezpiecznego terenu w latach 40. wróćmy na zaciszną ulicę Świętego Wojciecha 13, gdzie porządkowano nie tylko archiwalia, ale również księgozbiory. I tu trzeba powiedzieć, że praca w tym okresie polegała przede wszystkim na porządkowaniu, porządkowaniu i jeszcze raz porządkowaniu. Książki, które tutaj złożono, leżały w pryzmach, w stosach, bibliotekarze, czy znaczy nie było jeszcze wtedy tutaj zatrudnianych bibliotekarzy, o czym zaraz powiem. Pracownicy archiwum pracowali w bardzo trudnych warunkach, żeby te książki otrzepać z kurzu, z pyłu i ustawić na półkach. To były pierwsze zadania, pierwsze prace. Nie zatrudniano jeszcze bibliotekarzy na etatach. Te prace wykonywali pracownicy archiwum, którzy mieli różne funkcje, bo byli to podreferendarze, asystenci archiwalni i różne inne osoby zatrudnione na różnych stanowiskach i o kilku takich osobach tutaj parę słów powiem, bo warto, dlatego że są to osoby już trochę zapomniane. I właśnie wśród tych, którzy w latach 40. porządkowali księgozbiór, była między innymi pochodząca z województwa tarnopolskiego Jadwiga Chrychorowicz. Udało mi się ustalić, że zmarła w Szczecinie w sędziwym wieku w 2016 roku. Była ona absolwentką prywatnego gimnazjum ogólnokształcącego żeńskiego imienia Elizy Orzeszkowej w Brodach. W latach 40. w Lwowie uczęszczała na kursy pedagogiczne i kiedy losy rzuciły ją na ziemie odzyskane, rozpoczęła pracę pedagogiczną, ale pracowała też na różnych innych stanowiskach, zanim zatrudniła się w archiwum. Była bowiem sekretarką adwokata szczecińskiego Romana Łyczywka oraz maszynistką w szczecińskiej dyrekcji odbudowy, a pracując w archiwum uczęszczała jeszcze na taki kurs wieczorowy do Szkoły Sztuk Pięknych. W archiwum zatrudniła się na stanowisku sekretarza administracyjnego i zarówno takie doświadczenie w pracy urzędniczo-administracyjnej oraz znajomość języków obcych, niemieckiego i łaciny, ułatwiała jej z pewnością pracę przy porządkowaniu księgozbioru poniemieckiego. I tutaj też pozwolę sobie na małą dygresję, bo czy tylko księgozbioru poniemieckiego. Jest taka obiegowa opinia, że w niemieckim Szczecinie nie było polskiej literatury, bo skąd by się tutaj miała wziąć. Tymczasem okazuje się, że sytuacja wyglądała trochę inaczej. Były tutaj opisane, znaczy nawet nie opisane, tylko wzmiankowane w literaturze malutkie takie biblioteczki, księgozbiory polskich organizacji Polonii, które przy różnych okazjach były niszczone, likwidowane przez tutejsze władze. Natomiast dwie najważniejsze biblioteki naukowe w Szczecinie w tym okresie, czyli Biblioteka Staatsarchiv i Biblioteka Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde, celowo gromadziły literaturę polską. I to jest fakt, myślę, może zupełnie nieznany albo bardzo mało znany. Te dwie biblioteki, jak mówię, w XIX wieku z pewnością najważniejsze biblioteki naukowe Szczecina, na początku XX wieku wyrosła im konkurencja w postaci biblioteki miejskiej, która też rozwinęła skrzydła w kierunku naukowym. Te dwie biblioteki w sposób celowy gromadziły literaturę polską w ramach tak zwanych badań wschodnich. To te badania wschodnie, jeżeli chodzi o archiwa, to były prowadzone na szeroką skalę. Archiwa były tak obligatoryjnie do tego zobowiązane, również Archiwum Państwowe w Szczecinie, które pozyskiwało środki z Berlina, środki z budżetu centralnego na zakup polskich książek. Te książki były kupowane poprzez szczecińskie księgarnie, między innymi Leona Zaumiera i przez taką księgarnię najpierw poznańską, później berlińską, bo tam właściciel się przeniósł, Józefa Jolowicza. Natomiast Biblioteka Towarzystwa Historycznego, która no nie miała
tego typu środków na zakup, celowy zakup polskiej literatury, bazowała głównie na wymianie. Tutaj szczególnie była to wymiana z Lwowem, z Warszawą, z Kurnikiem. Jeszcze w XIX wieku ta biblioteka otrzymywała bardzo ciekawą literaturę polską z Biblioteki Kurnickiej. Pośrednikiem był zasłużony kurnicki bibliotekarz Józef Celichowski. Także w latach 40. do końca wojny w Szczecinie było naprawdę dużo literatury polskiej i w takim zakresie szczątkowym ta literatura do dzisiaj przetrwała w zasobie Biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie i możemy ją traktować jako literaturę zabytkową. I właśnie ci pierwsi pracownicy archiwum, którzy byli oddelegowani do pracy przy księgozbiorze, właśnie tę literaturę również porządkowali. Także nie tylko literaturę poniemiecką, ale było tu także trochę literatury polskiej. Była to praca, jak mówiłam, bardzo ciężka. Polegała ona przede wszystkim na tym otrzepywaniu książek z pyłu, ustawianiu na półkach, ale nie wyczerpywało to wszystkich czynności wykonywanych przy księgozbiorze przez ówczesnych archiwistów. Chrechorowicz miała okazję nie tylko porządkować, ale również rozpoczęła już takie pierwsze inwentaryzowanie tego księgozbioru i zapoczątkowała pierwsze katalogi w tej bibliotece. W latach 50., czy na początku lat 50., w Archiwum Państwowym stosowano taką metodę pracy trójkowej, która polegała na tym, że poszczególni archiwiści pracowali na przemian na wszystkich odcinkach i wymieniali się co jakiś czas. I takie trójki pracowały również w bibliotece. I tutaj trzeba wymienić jedno nazwisko najbardziej aktywnego trójkowego, mianowicie Franciszka Sobczaka, który był zatrudniony w archiwum na stanowisku starszego podreferendarza. W 1951 roku kontynuował on prace zapoczątkowane już wcześniej przez Jadwigę Chrechorowicz, porządkował bibliotekę podręczną oraz pomagał w rozmieszczaniu biblioteki rejencyjnej, której, jak wiemy z dziennika Tuchana Taurogińskiego, było tu ponad 20 tysięcy, a z dokumentów wynika, że w pracy odznaczał się systematycznością i zawziętością. Również znał dobrze język niemiecki, więc tutaj przy tym księgozbiorze rejencyjnym znacznie ułatwiało mu to pracę. Ale tutaj ciekawa sprawa, Franciszek Sobczak był też tym, który tworzył tutaj w archiwum, a i może w Szczecinie, pierwszą bibliografię Pomorza Zachodniego w oparciu o zachowane stare katalogi poniemieckie. Pracę tę wykonywał razem z Alfredem Wielopolskim. Istotną rolę w porządkowaniu księgozbioru bibliotecznego odegrała też Irena Okuń. I to jest też ciekawa rzecz, dlatego iż Irena Okuń jest kojarzona głównie jako dyrektorka archiwum. Ona pracowała w latach 1951-56, początkowo na stanowisku asystenta archiwalnego, później awansowała na dyrektora. A Irena Okuń po przyjeździe do Szczecina, podobnie jak Jadwiga Chrychorowicz, pracowała w szkolnictwie. Była nauczycielką historii w publicznej szkole średniej zawodowej nr 3 oraz 17 godzin tygodniowo pracowała w bibliotece szkolnej. Później powołano ją na stanowisko bibliotekarki w Centralnej Bibliotece Pedagogicznej Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Szczecinie. I jej początki pracy w Archiwum Państwowym też związane są z biblioteką. Ówczesny dyrektor Tadeusz Kupczyński w liście do naczelnej dyrekcji postulował o zatrudnienie Ireny Okuń, która, jak pisał, z tytułu posiadanej praktyki bibliotekarskiej i historycznego wykształcenia mogłaby być powołana do porządkowania biblioteki
archiwalnej. Nadmienił tutaj, iż biblioteka złożona z resztek dawnej Biblioteki Archiwalnej i Towarzystwa Pomorzoznawczego, bo tak nazywano to Towarzystwo Gesellschaft für Pomorsche Geschichte i zbiorów porejencyjnych, liczy 3000 jednostek i powinna być doprowadzona do stanu użytkowego i wnosi o powierzenie Irenie Okuń tej pracy w charakterze dietariuszki na okres około 4 miesięcy. Dietariuszka, nie była to jakaś nowa czy stara funkcja bibliotekarska, mianowicie dietariuszka czy dietariusz była to osoba, która była nie na etacie, ale pracowała i dostawała tylko dietę, takie wynagrodzenie dzienne albo tygodniowe. I właśnie jako ta dietariuszka Irena Okuń pracowała w bibliotece, zajęła się znowu tym porządkowaniem biblioteki, ale były to już lata 50., więc te prace wkroczyły w nową fazę, mianowicie do jej zadań należało wyłączanie bibletów, których tutaj było bardzo dużo, bo i z Biblioteki Towarzystwa, z Biblioteki Archiwum, plus z tej nieformalnej zbiornicy księgozbiorów zabezpieczonych. I jej zadaniem było wyłączanie tych dubletów i przekazywanie innym bibliotekom, zarówno w Szczecinie, jak i w kraju. No i również tworzenie katalogów oraz gromadzenie literatury pomorzoznawczej dla tej biblioteki, czyli jak mówię, organizacja tej biblioteki wkraczała już w nową fazę. Poza tym Irena Okuń, kiedy została dyrektorką archiwum, już nie pracowała w tym momencie w bibliotece, ale starała się o pozyskanie fachowych sił do biblioteki i właśnie za jej kadencji takie osoby zostały zatrudnione i tutaj już możemy mówić o paniach bibliotekarkach, które zostały zatrudnione w bibliotece, bo one tylko już akurat tę pracę wykonywały. Były to Janina Sierakowska i Maria Hauke-Bosak. Janina Sierakowska, jak mi się wydaje, nazwisko to już się pojawiło kiedyś na sympozjum. Sierakowska zatrudniła się w archiwum w 1954 roku, pochodziła z Warszawy, po trudnych, traumatycznych bardzo przeżyciach wojennych trafiła na ziemię odzyskane do Koszalina i tutaj pracowała w PCK, później przeniosła się do Szczecina, gdzie pracowała w PCK i w tym PCK również prowadziła bibliotekę i co ciekawego, w 1951 roku podjęła pracę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie i w WBP pozostawała do 1954 roku, pełniąc funkcję kierownika czytelni naukowej i czasopism oraz kierownika działu uzupełnień i opracowania księgozbioru. Więc sądzę, że jest to postać również znana w Książnicy Pomorskiej. W międzyczasie też cały czas podnosiła swoje kwalifikacje. W 1953 roku kończyła kurs organizowany przez Bibliotekę Narodową. Był to kurs służby informacyjno-bibliograficznej. No a we wrześniu 1954 objęła stanowisko kierowniczki biblioteki w Wojewódzkim Archiwum Państwowym. I jak sama napisała w tak zwanej karcie weryfikacyjnej, do jej obowiązków należało katalogowanie i dodatkowego sporządzanie bibliografii, lekcja księgozbioru, wymiana międzybiblioteczna. A jednym z takich trwałych też śladów jej działalności w tej bibliotece pozostały, już pozostaną wpisy jej ręką w najstarszej księdze inwentarzowej archiwum zapoczątkowanej na przełomie lat 40. i 50. Sierakowską w pracy w archiwum wspierała Maria Hauke-Bosak. I tutaj pozwolę sobie na krótki cytacik. Niezapomniana pani profesor Lucyna Turek-Kwiatkowska w swoich wspomnieniach napisała, iż po rozpoczęciu pracy w archiwum uświadomiłam sobie, że znalazłam się w historycznym towarzystwie, bowiem pracował tutaj też Alfred Wielopolski, a w bibliotece pani Hauke-Bosak.
Z familią Wielopolskich byłam już obznajomiona w czasie studiów we Wrocławiu. Wiedziałam prawie wszystko od strony historycznej. Natomiast poza nazwiskiem Hauke-Bosak nic mi nie było wiadomo o tej rodzinie. Babka pani Hauke, jak się dowiedziałam z rozmów, była frejną na dworze carskim. I tutaj nie wiem, czy o nie widać. O, właśnie są te wspomnienia pani profesor Lucyny Turek-Kwiatkowskiej, moje 60 lat w Szczecinie, okruch upomnień, także bardzo zachęcam do zajrzenia do tego. Natomiast na archiwalnym Facebooku jest zamieszczone zdjęcie w starym magazynie bibliotecznym przy starych drukach właśnie pani Hauke-Bosak. Także można zobaczyć i starą bibliotekę, i tę niezwykle też zasłużoną bibliotekarkę. Hauke-Bosak urodziła się w 1891 roku. Jak zatrudniła się w archiwum, była już osobą starszą, ale niezwykle kompetentną. W 1928 roku wyjechała z terenu ówczesnego Związku Radzieckiego do Polski, najpierw do Warszawy. Pod koniec 1945 roku trafiła znowu do Koszalina, podobnie jak Sierakowska, i zatrudniła się w Urzędzie Pełnomocnika Rządowego na Pomorze Zachodnie, a w 1946 roku wyjechała do Szczecina, gdzie podjęła pracę w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. W 1953 roku natomiast w Państwowym Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego Miasto Projekt Północ-Wschód, oddział Szczecin, i w tych instytucjach wykonywała prace biurowe i kancelaryjne. Miała też do czynienia ze składnicą akt, więc miała trochę praktyki archiwalnej. W archiwum pracowała od 1 listopada 1954 roku, początkowo na stanowisku pomocniczego pracownika archiwalnego, później sekretarza administracyjnego, a w 1965 roku, po przejściu na emeryturę, powierzono jej jeszcze inne obowiązki archiwalne. Irena Okuń w swojej opinii napisała o niej: inteligentna, bardzo sumienna i dokładna, dotychczas zatrudniona głównie przy selekcji i opracowaniu księgozbioru poniemieckiego. Po ukończeniu tych prac przejdzie do opracowania zasobu książkowego. Maria Hauke-Bosak pracowała, bo już tutaj wiemy o dietariuszce, była taka funkcja, natomiast Maria Hauke-Bosak pracowała jako manipulantka biblioteczna. Dzisiaj chyba takiego tytułu służbowego w bibliotekarstwie nie ma. Jako manipulantka biblioteczna miała tutaj wiele czynności do wykonania. Podkreślano jej dobrą znajomość języków obcych, pozwalającą na zatrudnienie właśnie przy katalogowaniu i inwentaryzowaniu zasobu bibliotecznego. Tym swoistym wyzwaniem, o którym mówiłam, było to ustawiczne porządkowanie księgozbioru, polegające na, tu podkreślam znowu, na rozładowywaniu stosów poniemieckich książek. Ona już jako osoba starsza może akurat mniej tutaj się udzielała przy tej ciężkiej pracy fizycznej, a bardziej przy inwentaryzowaniu i opracowywaniu materiałów. Cytowana pani profesor Lucyna Turek-Kwiatkowska wspomniała o Alfredzie Wielopolskim, no, wybitny uczony, badacz, a również i bibliotekarz, nie tylko w Archiwum Państwowym w Szczecinie, ale również w innych bibliotekach. Może ja tutaj pominę już jego życiorys, bo tutaj każdy może do tego dotrzeć, natomiast takie historie bibliotekarskie, mianowicie Alfred Wielopolski po przeniesieniu się do Szczecina brał udział wraz z żoną Marią Salomeą w organizacji Biblioteki Szczecińskiej Akademii Handlowej. Można więc założyć, że był trochę obeznany z praktyką bibliotekarską, co było pomocne w opiece nad podręczną biblioteką naukową w Archiwum Szczecińskim, w którym pracował do 1956 roku. W planie pracy na rok 1953 przewidziano dla Wielopolskiego opracowanie około 80 woluminów biblioteki podręcznej, natomiast w ramach Funduszu Prac Zleconych Wielopolski zajmował się katalogowaniem starych druków.
I niektóre z tych starych druków stały się dla niego inspiracją do popularyzowania wiedzy historycznej na łamach szczecińskiej prasy, by przywołać artykuły, które ukazywały się w latach 50. głównie w Głosie Szczecińskim. Do tego też można sięgnąć. I ja tu jeszcze powiem jedną rzecz, bo nie wiem, czy to jest znane. Alfred Wielopolski miał bardzo ciekawy ex libris, miał swój księgozbiór i ten ex libris naprawdę niezwykle interesujący. Kilka książek w zasobie naszej biblioteki wynika, że był jego własnością, bo został ten ex libris tam wklejony. Dodam tylko, że znaczy będzie on tworzywem akurat innego wystąpienia, czy innego artykułu ze względu właśnie na tą swoją specyfikę. Dodam teraz tylko powiem, że mamy tutaj bardzo ciekawy jego rysunek jego ręką i cytat z Szekspira ze sztuki Jak wam się podoba. I sądzę, że tutaj w tym ekslibrysie wychodzi takie niezwykłe i przewrotne poczucie humoru Aleksandra Wielopolskiego. W materiale fotograficznym w archiwum zachowały się fotografie, gdzie Alfred Wielopolski w otoczeniu pani, również pani bibliotekarek i podpisane przez Wielopolskiego, tam akurat były trzy panie, więc trzy biblioteczne gracje. Ponieważ tych osób, które tutaj się przewinęły przez bibliotekę archiwalną było znacznie więcej, ja tylko powiem jeszcze o jednej, natomiast mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie okazja ten temat dokończyć i opowiedzieć o pozostałych pracownikach biblioteki, to już z lat 60., 70., 80., kiedy zatrudniła się tutaj najbardziej chyba rozpoznawalna postać pracująca w tej bibliotece, pani Maria Frankel, której nie ma już z nami. A dzisiaj chciałabym jeszcze tylko słówko powiedzieć na temat doskonale państwu znanego Stanisława Siatkowskiego, który był bibliotekarzem, animatorem szczecińskiego bibliotekarstwa po II wojnie światowej. W 1945 roku podjął trud organizowania biblioteki miejskiej w Szczecinie. To są tutaj sprawy doskonale nie państwu znane, więc może tutaj nie będę o tym mówić, tylko dodam, że szlify bibliotekarskie zdobywał w bibliotece klasztoru księży misjonarzy z Duńskiej Woli i w Bibliotece Państwowego Liceum Pedagogicznego w Łowiczu, gdzie pracował jeszcze przed II wojną światową, a wiedzę bibliotekarską ugruntował w Szczecińskiej Bibliotece Miejskiej, gdzie kierował działem starych druków i pomeraników w latach 45-48. Później też pracował w Bibliotece Pałacu Młodzieży, w Bibliotece Politechniki Szczecińskiej, a to, że pracował w Bibliotece Archiwum Państwowego, myślę, że jest faktem też mniej znanym. Zatrudnił się tutaj 1 lutego 58 roku w wymiarze pół etatu. Tu już nie dietariusza, ani nie manipulanta bibliotecznego, ale bibliotekarza, który dostał jedno konkretne zadanie i tym zadaniem było opracowanie starych druków. Zresztą w piśmie, gdzie prosił o zatrudnienie w archiwum, postulował, że chciałby się zatrudnić do pracy nad katalogowaniem starych druków. Temu życzeniu stało się zadość i przez prawie rok udało mu się znaczną liczbę tych starych druków opracować, a stanął przed niełatwym zadaniem, do którego jednak był dobrze przygotowany, mając do czynienia z zabytkową książką już w Bibliotece Miejskiej, a ważnym czynnikiem była też znajomość języków obcych, niemieckiego, łaciny, rosyjskiego oraz, jak sam zauważył, opanowane dla potrzeb bibliotecznych języki francuski, angielski, czeski i szwedzki, więc możemy powiedzieć, że był prawdziwym poliglotą i te języki, szczególnie te skandynawskie, przydały mu się przy opracowaniu starych druków, zważywszy, iż w powierzonym zasobie starych druków była bardzo duża liczba
Skandynawików, które gromadzone tutaj były w XIX wieku głównie przez Bibliotekę Towarzystwa Historycznego, które współpracowało z licznymi towarzystwami naukowymi ze Skandynawii. Także ja dziękuję bardzo, a ciąg dalszy, mam nadzieję, nastąpi.